Dowiedziałem się w trakcie koncertu z Michałem Sawickim, który graliśmy w sobotę podczas drugiego dnia imprezy, którą organizowaliśmy, karnawał z akordeonem. Przyjechał właśnie policjant, powiadomił, że mieszkanie mi się pali. No, zamurowało mnie. Pomyślałem, że to żart, no ale przecież widziałem, że to się naprawdę dzieje. I pojechałem zaraz ze Zbyszkiem Ciborowskim właśnie na miejsce. On nie dopuścił do tego, żebym ja tutaj sam jechał. I jak przyjechałem, to już nie było żadnej ekipy strażackiej, policji, już było po wszystkim. Czyli zostałem to miejsce w takim stanie, jak teraz widzimy, bo tutaj nic nie ruszaliśmy. Wrócił po jakimś czasie, bardzo załamany, zapłakany, śmierdzący jakimiś spaleniznami i tak dalej, i powiedział, że cały jego pokój pracy, w którym właśnie jesteśmy, uległ zniszczeniu. I największa tragedia, jaka mogła mu się przydarzyć jako osobie, która robi muzykę, przygotowuje nuty i wszystko, co jest związane z tym. On z nami pracuje, pracuje dla nas, dla seniorów, dla wszystkich seniorów i dla zespołu. Stworzył wspaniały zespół, który oczywiście znamy już w Łomży. Pracujemy z nim już 4 lata i żadnych zastrzeżeń do niego nie mam. Bardzo go lubię, tak jak swojego syna, bo jest naprawdę człowiek nieoszacowany. To są te nowe nowe organy. Zakupione organy, takie zniszczone. Tak, które. A tak się cieszy. No tak się cieszył z tego Który jeszcze w wszystkiego. środę jeszcze grał. Jego W klubie praca poszła seniora na nich. marne. Spłonęły dwa instrumenty, które wykorzystywał łącznie z komputerem do tego, żeby utrzymać się, żeby pracować. W związku z tym, jako kolega i osoba, która zajmuje się również muzyką, wiem, co to znaczy. To jest tak, jakby ktoś stracił źródło utrzymania. Ja żyję z muzyki, jestem muzykiem, piszę nuty, udzielam lekcji, pracuję jako instruktor muzyczny w klubie seniora, gram. Po prostu staram się utrzymywać z tej muzyki. Do tej pory sobie radziłem, a teraz zostałem pozbawiony środków utrzymania, bo nie mam narzędzi do pracy. No po prostu wszystko. Jak weszłam, to szok, po prostu szok. No, Bardzo mi szkoda, że teraz on też musi tak teraz to odbudować. To nie wiem, musimy chyba, no nie wiem jak to będzie. Pieniądze, które miałem, wydałem 3 tygodnie temu na wymarzony sprzęt muzyczny, który kupiłem, żeby pracować. A połowa z niego, jak widać, spaliła się, była w tym pokoju. Także nie mam komputera, żadnych narzędzi do pracy. Mieszkanie jest całkowicie do remontu. Trzeba zacząć od sprzątania, od wymiany instalacji. No nie mam żadnych oszczędności, liczę tylko na pomoc rodziny i przyjaciół. Na pewno jeszcze nie było spotkania z klubem, bo ja jestem przewodniczącą klubu seniora przy MOPS-ie w Łomży, więc dla mnie to też było zaskoczeniem ogromnym. I jako przewodnicząca rady klubu seniora, bo tu nas jest większość, tutaj jeszcze jest kolega i koleżanka z rady klubu seniora, wspieramy jak najbardziej Arka. Dlatego, że on potrzebuje tego wsparcia, bardzo potrzebuje wsparcia. W tym momencie apeluję do Państwa o pomoc. Numer konta, który wyświetla się, jest to numer aktywny, na który można wsparcie finansowe przekazywać dla Arka. Natomiast my w Łomży organizujemy 10 lutego o godzinie 18:30 duży koncert, na którym wystąpią różni wykonawcy. Każdy, kto będzie chciał wystąpić, łącznie z Arkadiuszem
Będziemy chcieli wesprzeć go i każdy człowiek dobrej woli jest zaproszony i prosimy o wsparcie. Jest to bardzo duży cios dla niego i potrzebuje takiej pomocy. Szkoda mi go, szkoda po prostu nam go, że no, musi od podstaw zaczynać odbudowę tego mieszkania. Nie zamierzamy zrezygnować z projektów. Ja muszę tutaj ogarniać się z tą swoją sytuacją, ale żyć dalej. Także stowarzyszenie mieliśmy dziś rejestrować, ponownie wysłać dokumenty. Dokumenty uległy zniszczeniu, też zostały spalone. I musimy wszystko zaczynać na nowo. Ale nie zrezygnuję z żadnych planów.